Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w progach Międzynarodowego Centrum Dialogu w, w Krasnogródzie. A naszym gościem jest Timothy Snyder. Przywitajmy go bardzo serdecznie. Tak, 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 tak. To już się stało tradycją te nasze naganku spotkania z profesorem Snyderem. Jak znacie, wiecie państwo z programu nasze spotkanie tym razem nazywa się "O wolności" i ten tytuł związany jest z najnowszą książką Timothy Snydera "On Freedom", która się właśnie szykuje do druku we wrześniu ukaże się w Stanach Zjednoczonych i mam nadzieję w przyszłym roku również już w wydaniu polskim. Więc mamy tą szansę i okazję rozmowy, zanim jeszcze książka się pojawi w przestrzeni i będzie dyskutowana. Ale zanim, zanim jeśli pozwolisz Timie, przejdziemy do samej książki, do samej rozmowy o wolności, a może może właśnie dlatego, że o tym rozmawiamy, to chciałbym Cię zapytać, bo my wszyscy chyba bardzo przeżywamy to, co się wczoraj wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Myślę o debacie Biden-Trump. I jakbyś mógł krótko skomentować, jak Ty to czujesz? Jak rozumiesz tą sytuację, która ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych i czy słusznie jesteśmy tak bardzo zaniepokojeni? Więc przede wszystkim dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i za okazję być z Państwem. Um, to zawsze są dla nas bardzo wyjątkowe tygodnie i żałujemy tylko, że możemy spędzić tym razem tylko dwa, a nie cztery, pięć, sześć tygodni tu z Wami. I, i mówię to tylko, nie tylko z um, wrodzonej grzeczności, ale dlatego, że mi się wydaje, że jeżeli mamy przejść przez takie chwili jak, jak obecną, to właśnie dzięki takim, dzięki takim ośrodkom jak, jak ten. Mianowicie, jeżeli, jeżeli wszyscy czujemy się samotnie i jeżeli boimy się, bo jesteśmy samotni, jeżeli nie jesteś mi w stanie widzieć żadnej przyszłości oprócz tej trumpowskiej, to oczywiście nie ma nadziei. Ale nadzieja, nadzieja zawsze jest, i w tym wypadku. I jeżeli pytasz konkretnie, jak ja to teraz przeżywam, ja to przeżywam w sposób następujący. Z, jed, z jednej strony trzeba docenić, trzeba docenić przede wszystkim Bidena. Trzeba go docenić. Trzeba to zrobić właściwie w sposób bardzo pełny i szczery, bo on był i jest absolutnie wyjątkowym prezydentem. To dzięki, dzięki niemu, dzięki jemu, dzięki, dzięki jemu, właśnie polityce, wyszliśmy Amerykanie z COVID-19, wyszliśmy z, z absolutnego kolapsu gospodarczego, do takiego stopnia, że ludzie już o tym nie pamiętają przynajmniej o nas, bo Amerykanie mają to do siebie, niestety, że. Budzimy się każdego dnia i wszystko jest nowe, i nie pamiętamy niczego. I to dla, dla polityki oczywiście ma swoje koszty. I też prowadził Biden bardzo słuszną, moim zdaniem, polityką zagraniczną. Może, może, może czasem za zbyt, zbyt powoli, ale w, w, ich, w ich fundamentach bardzo słuszno. I trzeba to docenić, um, niezależnie od tego, co, co teraz myślimy o, 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 o słusznej taktyce politycznej. Trzeba to najpierw docenić, trzeba docenić tego, ta, tego człowieka, bo on, on stał się prezydentem głównie dlatego, żebyśmy mogli mieć te cztery lata. I te 4 lata mogli, mogłyby być znacznie gorzej niż byli. Czyli teraz mówimy o ewentualnej przyszłości z Trumpem, ale mogłoby tak być, że, że właśnie, że właśnie, że właśnie mi przeżyli 4 lata dalsze Trumpa, gdyby nie Bidena, tak? Więc trzeba to wszystko docenić. Trzeba tego, tego człowieka docenić za to, co on robił przez całe życie, przez, przez tę kadencję prezydencką. Trzeba to powiedzieć w, jakąś, w jakiejś formie, zanim przejdziemy do tego, co ma teraz nastąpić, bo, bo inaczej to jest bardzo niesprawiedliwe, moim zdaniem. A więc. Jak to ja przeżywam? Więc drugi, drugi, druga sprawa oczywiście jest taka, że wybory są, macie rację, oczywiście, wybory są bardzo ważne. Ważniejsze niż Amerykanie niestety zdają sobie, zdają sobie z tego sprawy. Niestety jest tak, że Amerykanie <grywania> mają się tak do wolności, że, że uważamy, że. Nie ja osobiście, <laughs> ale uważamy, że, że ta wolność zawsze jest, że możemy robić cokolwiek i niezależnie od tego, co robimy, um, niezależnie od tego, do jakiego stopnia absolutnej głupoty mi sięgamy, um, niezależnie od tego wszystkiego, jutro będzie nowy dzień i będziemy wolni. Tak, tak po prostu zakładami, tak, tak, tak mamy wrodzoną intuicją oświ oświ oświadczać, oczywiście tak, tak nie jest. Więc, więc Europejczycy mają rację, martwiając, że, że jeżeli, te, jeżeli Trump wygra, to Ameryka chyba nie już będzie mocarstwem, jest bardzo możliwe, że nie będzie istnieć w jej obecnej formie. Um, że, że, że będzie państwo praworządne, to jest bardzo nieprawdopodobne, że, będzie, że odbędą się dalsze wybory. Po tych, um, po tych, um, po tych rocznych jest to jest minimalnie prawdopodobne, bardzo w to wątpię. To znaczy, będą, oczywiście odbędą się wybory, ale, ale po rosyjsku, po węgiersku, to rytualnie będą, będą te wybory. Um, Trump, Trump to wszystko oczywiście od, od już. Od już Um, już powiada w sposób bardzo otwarty, to, to tego się nie kryje. I po trzecie, więc. więc co, co, zrobić? co zrobić? Bo, ci, bo, bo dla, dla moich dla, dla moich współobywateli, to moje pytanie byłoby takie, czy chcemy przegrać? Czy tego chcemy? Bo oczywiście jest, oczywiście, w ludziach jest jest. Z, z, zawsze taki, tak, tak, taka odrobina tego, nie, że, że nie chcemy wygrać, chcemy przegrać, chcemy, chcemy narzekać, chcemy wyjaśnić, jak to miało być, jak to musiało być, że oczywiście próbowaliśmy, mi, staraliśmy mi się, ale jednak musiało tak być, jest tragedia, a nie było wyjścia. A jest wyjście, oczywiście, jest wyjście. Moim zdaniem i tak Biden, Biden, Biden może wygrać. Ale jeżeli, jeżeli ludzie politycznie mądrzejsi ode mnie um, uważają, że, że, że drugi kandydat ma lepszą szansę, to niech będzie drugi kandydat po prostu. I, i nie jako obecny moment zostanie zrozumiany nie jako klęska, ale po prostu jako moment, kiedy mówi mi, no tak, Biden był w absolutnie wyjątkowym prezydentem, miał, miał karierę absolutnie wyjątkową w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych i odwoził drogą tego, temu drugiemu, żeby wygrał i żeby następne cztery lata były, były dobre i żeby, i to jest może najważniejsze, żeby, żeby te następne cztery lata um, umożliwiały nam wszystkim um, w ogóle Lepszą przyszłość, bo tak może być. bo tak może być, Więc ja, ja, to, ja to tak przeżywam. Hmm. Powrócimy może jeszcze do tego na, przy końcu rozmowy, bo książka, która jest bohaterką naszego spotkania, w jakimś sensie kończy się takim rozdziałem zatytułowanym Rząd. I y, y, Tim Snyder kreśli tam taką wizję. Wolności, y, czy stawia sobie takie wyzwanie, żeby po prostu zarysować, co można zrobić. Czyli w ogóle ta książka jest w takim sensie nie o wolności wymarzonej, marzonej, tylko o wolności wyobrażonej. I to myślę, że jest jej niezwykła wartość, że stawia sobie za, sen, y, za cel wyobrażenie tej wolności, która może być przed nami, jako konkretny cel. A pamiętajmy, że ona się pojawia. Po książce Timothy Snydera Droga do Niewolności, czyli takiej analizie tego, jak tracimy wolność w Ameryce, w Europie i w Rosji, bo o tym była ta, ta książka. I ta jest niejako odpowiedzią na, na tą sytuację. Ale zanim do niej samej przejdziemy, ja świadomie nazwałem to spotkanie taką drogą od rekonstrukcji narodów do nowej refleksji o. Wolności, bo chcę, żebyśmy powrócili na moment, Timie, do książki pierwszej, która się w Polsce ukazała i to w naszej oficynie Rekonstrukcja Narodów, kiedy analizowałeś fenomen powstania w tej części Europy nowoczesnych państw narodowych Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi. I opisywałeś okres, w którym wolność kojarzyła nam się, była silnie związana z suwerennością, niepodległością. I doprowadzasz ten czas do 1999 roku, swoją refleksję ubiegłego wieku, czyli do wstąpienia Polski do NATO jako właśnie taki historyczny sukces. Swoją książkę, tę, tą obecną, o wolności, zaczynasz rozdziałem Suwerenność. Ale on ma już zupełnie inne brzmienie, inny kontekst i chciałbym Cię właśnie zapytać o to, jak samo rozumienie czy związek wolności z suwerennością zmienia się w Twojej refleksji historyka. Więc to, to bardzo miło, że możemy mówić o, o tej książce, która została, jak sięś skromnie nie powiedział, um, tu w Krasnogródzie albo w Sejnach i została opublikowana po polsku dzięki staraniom właśnie um, pogranicza. I, więc nie, nie zakładam, że wszyscy Państwo czytali tę książkę o rekonstrukcji narodów. Um, a, a argument argument działał w taki sposób że a, a żeby budować współczesny naród potrzebne było, za, potrzebna była przeszłość zakłamana I, um, i, i albo uproszczona um, grzecznie to umując, że żeby powiedzieć, że Litwa, że Litwa jest dla ludwinów Polska dla Polaków. Um, i tak dalej, żeby, żeby rozumieć naród jako, jako należący do, do, do wszystkich, trzeba było okłamywać przeszłość. To znaczy, trzeba było trochę zapominać o tym, jak, jak była ta pierwsza rzecz Rzeczpospolita. I, i chciałbym przekazać właściwie, że to, że to dotyczy wszystkich. Um, bo statystycznie Polak mówi, oczywiście, ta pierwsza Rzeczpospolita być może nie, nie należy do Litwinów, ale do nas oczywiście należy. Ale zjawisko było takie same u wszystkich narodów: mianowicie ta pierwsza Rzeczpospolita była elitarna, szlachecka. I ta szlachta nie była Polską, nie w tym sensie, jak teraz jest społeczeństwo polskie. Um, nie nie, nie była ukraińska, litewska, białoruska, ale, ale właściwie po prostu chodziło o, o, inno, o, inny, rodzaj, o inny rodzaj polityki, według której um, tylko nieliczni są obywatelami i właściwie masa ludności nie ma żadnej roli w polityce. I żeby to, zmienić, żeby to zmienić, trzeba było rozumieć społeczeństwo w, w sposób zupełnie, zupełnie inny i nowy, że wszyscy. Wszyscy, którzy mówią w danym języku, po litewsku, po polsku, po białorusku, po ukraińsku, oni stanowią naród. I, ale jednak, oczywiście, w tej koncepcji, w tym pojęciu też są problemy, bo co robimy teraz, co zrobimy z ludźmi, którzy nie mówią tymi językami, albo po prostu mają in, inną w sobie koncepcję polityki. Więc nie używałam, to, to wyjaśniam, bo. bo bo nie używałam tak bardzo słowa suwerenności tak naprawdę, bo chodziło, o, chodziło o, o, państw, o, państwo, o państwo naród, o narodowe państwo. Niekoniecznie etniczne, ale narodowe. I chodziło o to, że można było rozumieć, um, można było rozumieć w wieku XIX-XX osiągnięcie takiego nowoczesnego państwa jako koniec historii. I, I jak jest koniec historii, to wszystko, co jest przed tym, może być zakłamane, bo właściwie to, to nie chodzi o tradycję, chodzi o pewnego rodzaju politykę historyczną. Więc, um, więc zaczynając od tego. Nie ma oczywiście nie ma końca historii, nie ma. Państwo narodowe to jest po prostu państwo. Um, I według pojęć mojej najnowszej książki, a koncepcji wolności w, w, w państwie narodowym jest negatywna. Czyli, czyli wyjaśnia, wyobraża, przedstawia wolność tylko jako brak czegoś. Nie ma imperium już. Nie ma tej, nie ma tej ciążącej nad nami przeszłości irytującej. A nie ma tej szlachty. Nie ma tych wszystkich problemów. Um, jest, jesteśmy, jesteśmy my i, i, i państwo jest nasze, i my jesteśmy poniekąd państwem. Ale to jest koncepcja w gruncie rzeczy negatywna. I, i, i w, w, w książce ja, ja, ja robię, tą, um, robię taką analizę wobec różnego rodzaju przykładów, bo Okazuje się, że właściwie bardzo często jest tak, że pojęcie wolności, które uważamy za normalne, tak naprawdę jest negatywne, w tym sensie, że nie ma, nie ma treści, nie stosuje się konkretnie do indywidualnej osoby. Więc, jeżeli jest państwo, dobrze, jeżeli państwo ma być jakoś utożsamione z, z wolnością. Co ma to państwo robić konkretnie, oprócz istnieć, bo właściwie państwo co tylko istnieje, nie jest państwem. Więc koncepcja suweren suwerenności um, i, i tu Krzysztof oczywiście ma rację, koncepcja jest niekonwencjonalna w, w mojej najnowszej książce, bo chodzi nie o suwerenność państwa w ogóle, w ogóle. Um, mi się wydaje, że suwerenność państwa jest, jest koncepcją milna i może mi o tym później mówić. Chodzi o suwerenność indywidualnej osoby. Bo ażeby, ażebyśmy byli, a zostali, a żebyśmy mogli zostać wolnymi, musimy być suwerenni, a wybrać, a wybierać między, między um, wartościami, Musimy być suwerenni w tym sensie, że jesteś mi świadomy siebie, a nie jesteśmy, nie jesteśmy manipulowani przez innych, a jesteśmy suwerenni w tym sensie, że jesteśmy w stanie a, wykonywać same samą jesteś jesteśmy w stanie powiedzieć, że robiliśmy pomyłki, um, i tak dalej. Więc i, 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 i głębiej chodzi o to. Że wolność nie może być negatywna. Po prostu nie może być tak, że, że dzieci sobie um, że po prostu urosną i będą wolnymi. W to w, to w ogóle nie wierzę. <laughs> Więc pisałem to książkę trochę jako ojciec, jako rodzic. Po prostu nie jest tak. Um, wolność, jest, wolność nie jest, nie jest wrodzona. Um, wolność, jeżeli wolność jest wartość, która umożliwia wszystkie inne wartości, i wy to akurat wierzę i próbuję to udokumentować. Jeż, ale jeżeli, jeżeli tak to jest, to musimy stworzyć świat, w którym dzieci mogą być suwerenne. Więc ta, ten rozdział o suwerenności dotyczy przede wszystkim wychowania i warunków wychowania dzieci. To, co jest. Y Ciekawe dla mnie w Twojej refleksji to fakt, że zaczynasz tą nową opowieść o wolności od Ukrainy. Bo z jednej strony często rozumie się wojnę w, Ukrainę, w Ukrainie jako taki jeden z ostatnich etapów walki narodu o swoją suwerenność o emancypację. Narodową I agresja Rosji na Ukrainę w takim wymiarze jest odczytywana. Natomiast dla ciebie doświadczenie wojny w Ukrainie, doświadczenie w ogóle Ukrainy, jest takim przebudzeniem, które pozwala ci zdiagnozować czy zrozumieć utratę wolności w ogóle w świecie współczesnym na Zachodzie, że to Ukraina staje się dla ciebie lekcją wolności. Jakbyś mógł więcej o tym powiedzieć. Więc um, zaczynam trochę inaczej, bo metologicznie. Um, I to dotyczy też tego ośrodku, gdzie jesteśmy teraz wszyscy. Mówiąc o wolności, z... ten, który o wolności mówi, zwykle informuje innych, co to jest wolność. Zwykle to jest stosunek nierówny. Ten który, ten, jest, jest ten, który staje i opowiada, deklaruje, wyjaśnia i, i w końcu to, to, to wy wszyscy mają coś dla mnie robić, bo ja wam wyjaśnię, co czy jest wolność. Zwykle to tak jest. Zwykle, zwykle słowo wolność um, jest w, te, w, w, w ten czy w inny sposób um, manipulowane i. i na pewno to bardzo, to, to, to bardzo proste ujęcie zawdzięczam czasowej tutaj. Ale mówiąc o wolności, trzeba przede wszystkim słuchać. Więc borykałem się z różnymi trudnościami pisząc tą książkę. Bo musiałem znaleźć metodę, która po prostu nie była normalną metodą. Bo jak chciałem, żeby ta książka była absolutnie. Było filozoficznie do obrony. Żeby, um, żeby każdy etap, bo książka, jest, książka, jest, um, książka składa się z um, nie wiem, ze stu um, małych rozdziałów albo ma, małych, małych sekcji, i jak chciałbym, żeby każdy właściwie z następnym po prostu się związują w taki sposób, że nie może, nie może być obiekcji. <laughs> I, I może do pewnego stopnia, stopnia tak jest. Ale mówiąc o wolności trzeba, trzeba, trzeba słuchać I, i w pierwszej kolejności, jak skończyłem tą książką, jak myślałem, że skończyłem, bo, bo, bo były różne, różne momenty, kiedy myślałem, że skończyłem, ale nie miałam racji. A jak myślałam, że skończyłem, to um, prowadziłem seminarium w więzieniu Amerykańskim przez semestr, bo myślałem sobie, że po prostu to będzie dla mnie inne środowisko. To będą inni Amerykanie niż moi przyjaciele i koledzy. Um, to, to będzie po prostu to będzie inna sytuacja seminarjna, I, 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 i wykorzystam z doświadczeń innych niż niż swoje. Niż swoje. I, I to było bardzo, bardzo ważne dla, dla, dla twojej książki, bo, um, bo rozmawiałem przez semestr w warunkach właściwie doskonałych. Bo, bo, bo moi studenci w więzieniu mieli czas i bardzo chcieli, um, bardzo chcieli brać udział w tym seminarium i czytali wszystko, co dla studentów nie jest norma. Czy, czytali wszystko i dyskutowali bardzo intensywnie w bloku przed tym, jak, jak tygodni, tygodniowe seminarium się odbyło. Ale, ale, ale nie chodzi o te szczegóły, chodzi o to, że. Trzeba słuchać to, co inni mówią o wolności. Więc jak wojna wybuchła, albo nie wybuchła, jak, jak, um, jak pełna, jak, jak, jak Rosja um, wypadła w, na, na Ukrainę w lutym 2022 roku, to myślałam sobie dobre, to jeszcze raz nie, nie kończyłam tej, tej książki. Trzeba słuchać. Ciebie tam, tam pojechać, trzeba spędzić czas i słuchać, bo, bo od samego początku było, było wyraziste, oczywiste, że oni, Ukraińcy, bardzo dużo mówią o wolności, ale co mają na myśli, w jaki sposób, bo jak oni mówią o wolności, to nam wszystkim jest łatwo um, rozumieć to według, według własnych koncepcji. Że to jest naród przeciwko imperium, um, na przykład, A, że, to, że, że chodzi o, o, o uswobodzenie narodu. I oczywiście o to też chodzi, ale co to, ale co to znaczy właściwie? Więc to, jest, więc to było dla mnie sytuacją, w której, w której trzeba było słuchać, bo ja siedząc w Stanach, um, nie jestem konfrontowany za taką erykalną sytuacją i nie jestem, szczerze mówiąc, otoczony ludźmi, którzy tak intensywnie mówią i myślą o wolności, tak jak jest w Ukrainie. Więc musiałem tam fizycznie być, um, musiałem prowadzić te rozmowy, mu, musiałem po prostu słuchać. I to było bardzo łatwe, bo właściwie nie musiałem zadać, za wyjątkiem rozmowy z prezydentem Ukrainy, nie było żadnej sytuacji, gdzie świadomie zadawałem pytanie, co, jest, co, co to jest dla, dla Pani czy dla Pana wolność. Um, po prostu organicznie, w różnych sytuacjach, um, w terenach już deokupowanych, um, w, um, mówiąc z żołnierzami, z różnymi ludźmi, po prostu ten temat zawsze był obecny. I, 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 ob, i, i będąc obecny, to raczej z, 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 zatwierdził mnie w przekonaniu, że wolność jest rzeczą pozytywną. Um, bo co, to, co to mam na mam myśli, jak, mów, jak mówią, że wolność nie jest negatywna, jest pozytywna? Żaden Ukrainiec, żaden Ukrainiec nie mówił do mnie przynajmniej. I prowadziłem sporo rozmów na ten temat. Żaden Ukrainiec nie mówił mnie. Że jak Rosjan nie będzie, to będziemy wolni. Bo, bo nie o to chodziło. Nie chodziło o brak Rosjan, nie chodziło, nie chodziło o brak okupacji. I wszyscy, w sposób niekoniecznie oczywiście filozoficzny, w sposób normalny, ludzki, mówili raczej coś w tym rodzaju: że mieliśmy przed sobą przyszłość, Mieliśmy, mieliśmy sobie własne plany, ludzkie, społeczne, um, polityczne, i ta wojna stoi nam w drodze. Ale nikt nie mówi, że jak nie ma wojny, to będzie doskonale. Nikt nie mówi, że chodzi po prostu o, o nieobecność czegoś. I, i, druga, i, I drugi sposób, w jaki wolność jest pozytywna, i Ukraińcy też mnie w to zatwierdzili, jest to, że że musi chodzić o, że musi być jakiś element ryzyko. Dla niektórych to, to ten element będzie większy, dla niektórych to będzie mniejszy. Ale że musi być jakieś, jakiś element ryzyko. Że, że chodzi o to, że, nie, że, że, że jeżeli że będąc wolnymi, um, musimy, będąc wolnymi, b, będziemy konfrontowani z momentami, kiedy trzeba działać Inaczej niż się spodziewa. No, klasyczny i bardzo oczywiście przykład tego jest to, że Wolodymiar Zelenski został w Kijowie, ale to po prostu może, może, może mówią o to przykładowo, bo to dotyczy oczywiście bardzo dużo Ukraińców, um, którzy zostali, um, walczyli w ten albo w, w, w inny sposób. Więc, ale że wolność nie jest po prostu dana sytuacja, um, wolność, wolność wymaga od nas, Niekoniecznie tak dramatycznie, ale wolność wymaga od nas, a żebyśmy się wychowali w sposób inny niż od nas oczekiwano. I dla Amerykanina to było bardzo, to było, to było um, frapujące, frapujące, bo wszyscy Amerykanie prawie, że, wszyscy, na pewno wszyscy, którzy mieli jakiś wpływ w naszym rządzie. Uważali, że Zelenski sobie ucieknie i że po dniach Ukraina padnie. Tak był konsens. I to dla mnie był kluczem. Do, więc mówisz o Ukrainie, ale ja cały czas muszę o, o, o własnym kraju myśleć. Nam się wydawało, że wolność jest po prostu tam. Że wolność jest nam dana. Dzięki, przez historię, um, przez gospodarkę, przez konstytucję, przez tradycję, przez naszą własną wyjątkowość. I jeżeli uważasz się, że wolność jest po prostu dana, jeżeli myślisz negatywnie, że po prostu tak jest, że jest wolność, a, w, w, wtedy, jeżeli jest dramatyczna sytuacja, jeżeli jest napad na kraj, nie masz sposób myślenia o tym. W ogóle nie masz, bo, bo nie chodziło o to, że, o, że, że ci. Może nie mam racji, ale mi się tak wydaje. Nie chodziło o to, że ci w Waszyngtonie um, robili chłodną analizę. I, I dochodzili dzięki tej analizie do wniosku, że Ukraina musi, musi pasz w trzech i że lęski ucieknie. Um, I jeżeli tak było, że była taka analiza, oczywiście ta analiza nie była właściwa, tak, nie była prawdziwa. Um, więc chodziło raczej o to, że nie mogli sobie wyobrażać sytuację, w jaką której, w której oni sami by zostały. Jeszcze chcę podkreślić ten aspekt, który rzuca się w oczy, czytając Twoją książkę, że sprawa wolności, która z, no, z naszych tradycji wolnościowych jest pisana. Z wielkich liter i związana z bohaterstwem, z barykadami, z dużymi sprawami e, narodowymi czy ogólnymi. W Twojej książce jakby schodzi z piedestału i staje się materią codzienności. E, staje się e, e, jakby rzeczywistością, w której nie tyle wa ważny jest ich. Tu o tym wspominałeś, ale chcę to podkreślać, że jakby zamieniasz słowo liberation, wyzwolenie, na słowo deokupacja, które odkryłeś, że zupełnie co innego jednak znaczy w kontekście ukraińskim, gdzieś tam koło Pokrowska czy w miejscowości Jachidne, że, y, że ta walka właściwie jest. Y, o zdjęcie okupacji, ale w takim sensie, że ona otwiera jakby normalną codzienność, że ktoś y, odpowiadając na pytanie o wolności mówi o boisku dla dzieci, czy placu zabaw dla dzieci, czy o, y, czy o szkole, czy y, nagle te twoje mini-rozdziały y, mówią o dzieciach, o rodzicach, o y, Edukacji, prawda? O bardzo zwykłych ludzkich, codziennych sprawach, że, że to jest uderzające w Twojej nowej refleksji o wolności, że ona po prostu staje się taka, wiesz, codzienna, bardzo taka, przechodzi mówiąc językiem Ireny Grudzińskiej Gros przechodzi do cywila to znaczy z, z frontu tylko walk militarnych jakby staje się sprawą odpowiedzialności obywatelskiej s, społeczności lokalnych i, i wzięcia sprawy niejako w swoje ręce że, i, i że podkreśla że właśnie w ten sposób można pok pokazać że nie wystarczy jakby zatrzymać zło Trzeba jeszcze budować dobro, trzeba jeszcze działać w imię dobra. Nie, to bardzo bardzo pięknie to ująłeś. <grywają> I po pierwsze, tak, tak oczywiście jest, że Ukraińcy cały czas mówią o, o wydawnictwach, o szkołach, o szpitalach, bo te instytucje, te są instytucje które nam pozwalają nie tylko żyć, ale, ale, ale żyć swobodnie, bo jeżeli nie mamy dostępu do, do, do szpitala, do, szko do szkoły, czy ukraińskie Ukraińs, 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 Ukraiński dzieci w Warchacie um, mus, musiały, musiały chodzić do szkoły, do do metra przez cały rok, i, i, i niektóre dzieci mają, mają, mają to gorzej w Ukrainie. Bardzo dużo jest ukraińskich dzieci w tym kraju Całą całym rzeczy, którzy muszą uczyć um, bez rodzimego języka, w innych i, 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 i to też jest sprawa wolności, to też jest sprawa wolności, że wolność jest, um, jest nierozerwalnie związana z instytucjami, więc pytanie musi zabrzmieć, jakie, jakie są właściwe instytucje, bo nam się wydaje przynajmniej na świecie anglosaskim i ten sposób myślenia też bardzo głęboko penetrował Polską. Nam się, nam się czasem wydaje, że, że pytanie dotyczy tylko um, dotyczy tylko, czy ma być państwo, czy nie, albo jest jest, jest pytanie um, kwantytatywne, liczebne. Ile ma być tego państwa? Ma być więcej, czy mniej? I, I ci tak zwani libertanowie, nie wiem takie, jak to jest po polsku, ale mówią, że im mniej jest państwo, tym, tym, tym bardziej jesteś wolni. A Boże, gdyby, gdyby to tak prosto było, to jest tak inne Bo nie chodzi o to, czy to jest mniej państwa. Ci, 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 ci więcej. Chodzi o to, jakie to jest państwo. Czy to państwo jest orientowane w taki sposób, żeby, żeby tworzyć sytuację, gdzie dzieci, przede wszystkim dzieci, ale gdzie obywatele w ogóle mogą, mogą się stać ze czasem wol, wolnymi. Bo, nie, bo oczywiście państwo nie może działać bezpośrednio tak, żebyśmy byli wolni, ale mo, może działać w tym duchu, żeby stworzyć. Wa, wa, warunki. Więc um, wybierając, więc jeżeli uważamy, więc ja, ja, ja próbuję ująć to wszystko jako różnego rodzaju um, negatywną wolność. Jeżeli uważamy, że, że ten żołnierz, żołnierz, żołnierz walczył, żołnierz poległ, i dzięki temu jesteśmy wolni, albo uważamy, że że odbyła się walka, dzięki temu jesteśmy wolni. Jeżeli uważamy, że dzięki, dzięki rewolucji, mm. 50 lat temu jesteśmy wolni, to, to wszystko to, so, są pojęcia negatywne, bo, bo w, ta, w jeden sposób czy w inny, jeżeli uważamy, że, że nie ma imperium, i teraz jesteśmy wolni. To są wszystko pułapki. To są wszystko, bo, żadnej, bo, bo żaden brak nawet największego zła żaden brak nie stanowi wolności, nie wystarczy na wolność i ten, ten tryb myślenia jest, jest pułapkiem. Bo trzeba, bo, bo od tego momenta, bo mówisz o tym bo, bo to, to też było dla mnie, i bardzo dziękuję Ci, że to zauważyłeś, bo to, to rozróżnienie między deokupacją i wyzwoleniem jest bardzo ważne. I właściwie ja to słyszałem słyszałem to um, kilkakrotnie w Ukrainie, ale nie po raz pierwszy to słyszałem w Ukrainie. Po raz pierwszy to um, nie słyszałem, ale czytałem w wspomnieniach um, żołnierzy i, i przede wszystkim pielęgniarek którzy trafiły do obozów koncentracyjnych po II Wojnie Światowej. I w ten w inny sposób, czasem bardzo bezpośrednio, mówiły pielęgniarki. Mówiły, napisały w dziennikach, ale tutaj nie ma żadnego wyzwolenia. Ci ludzie cierpią, niektórzy będą jeszcze umierać i, i, i będzie trwać długie lata, aż ci ludzie mogli, um, mogli być Co? wolnymi jak... więc to, to nie jest oryginalny pomysł, ale to jest klasyczny przykład, mówimy, że obóz koncentracyjny został um, wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich czy brytyjskich, tak? ale ci którzy, ci, którzy tam byli, nie raz mówili, że właściwie to nieprawda. Że to nieprawda, że tylko to jest początek. I jeżeli źle rozumiemy, jaki ma być koniec, to będzie, nie, to będzie początek nie prowadzący do, prowadzący do nikąd. Um, więc, więc deokupacja, pozwa, koncepcja deokupacji pozwala nam na, na inny po prostu na inną perspektywę, bo Dobrze, że jest okupacja, dobrze, że Rosjan już nie ma. Um, i, i, I trzeba teraz zadawać pytanie, co dalej? Sz najpierw szkołą, najpierw plac zabaw, ale to są te właściwe pytania. Książka, oprócz tego, jak wspomniałeś, tych mini rozdziałów składa się z pięciu rozdziałów wskazujących cechy. Zasadnicze Twojej refleksji o wolności, czyli suwerenność, o której mówiliśmy, nieprzewidywalność, mobilność, solidarność faktualność. i faktualność. Tak. I chciałbym na chwilę, właśnie przy faktach, odwołać się do poezji. Profesor Snyder jak przyjeżdża do Krasnogrudy, to yy, wizytuje moją bibliotekę i często tam wyciąga tomy poezji. Yy, w tym roku jest inaczej i głównie wyciąga książki dotyczące przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów, indoeuropejczyków yy, yy, i związków między Skandynawami Bałtami, a, a mm, Ukrainą, to jest zapowiedź nowego projektu, czy nowych zainteresowań profesora, ale nie, nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. I chciałbym cię prosić, Timie, jeśli pozwolisz, że przeczytam wiersz, który przywołujesz w swojej książce Odena pod tytułem Tarcza Achillesa. Przywołujesz też wiersz pod tym samym tytułem Tomasa Węslowy. Ale on się pojawia w rozdziale właśnie, w którym e, e, rozważasz wagę faktów dla, e, dla wolności. I chciałbym cię o, potem o komentarz poprosić. Tarcza Achillesa w tłumaczeniu Jerzego Sito. Spojrzała mu przez ramię, szukając winnych pnączy, marmuru, miast praworządnych, Morza i łodzi rączych, lecz na lśniącym metalu, ręką jego wpisane, ujrzała sztuczne pustynie i niebo ołowiane. Równinę bez wyrazu, nagą i brązową, ani źdźbła trawy, ani śladu sąsiedztwa, nie ma gdzie usiąść, nie ma co w garnek włożyć, a przecież w pustce tej. Zgromadzona, czekała ciżba ludzi niepojęta ogromna milion oczu, milion par butów, w szeregu bezkształtnym i w każdej chwili gotowym do biegu. Głos płynący z powietrza głos pozbawiony twarzy dowodził tonem suchym i płaskim jak równina przy pomocy statystyk dowodził, że jakaś tam sprawa jest słuszna nikt z nim nie dyskutował. Nikogo to nie cieszyło, kolumna za kolumną, w chmurze żółtego pyłu odeszli, unosząc z sobą wewnętrzne przekonanie, za które im lub innym gdzie indziej się dostanie. Spojrzała mu przez ramię, szukając rytualnych krów, przybranych kwiatami i libacji sakralnych, lecz na lśniącym metalu, gdzie stać miały ołtarze. Ujrzała w blasku pochodni grupę innych wydarzeń. Drut kolczasty obiegał miejsce dowolne. W znudzeniu urzędnicy opowiadali kawały, straż pociła się, bowiem dzień był upalny. Poza obrębem drutów stał, ramię przy ramieniu, tłum zwykłych, porządnych ludzi, obojętnie, w milczeniu patrząc. Jak troje pobladłych przywiązano rzemieniem do trzech prostopadłych słupów, płytko wkopanych w ziemię. Cały majestat, cały ciężar ziemi, wszystko co waży i ważyć nie przestaje, leżało w rękach innych, mali, zagubieni. Na pomoc liczyć nie śmieli, i nie nadeszła pomoc. Co zrobić chcieli wrogowie? To z nimi właśnie zrobiono. Ich wstyd był nie do zniesienia, a kiedy pękła ich duma, umarli, zanim jeszcze każdy z nich chciałem umarł. Spojrzała mu przez ramię, szukając zawodników, mężczyzn i kobiet w tańcu, dyskoboli, łuczników, płynnych ruchów ramienia. Lecz nad tarczy błyszczącej, zamiast łąki, Ujrzała chwasty, ziemię dławiące. Obdarty łobus włóczył się tam bez celu. Samotny wśród pustkowia, ptak umknął spłoszony, Nim kamień zdążył dopaść ruchomego celu. To, że dziewczęta się gwałci, że dwóch zażyna trzeciego, Przyjmował jako pewnik, nic w tym nie widział dziwnego. Nigdy bowiem nie słyszał, by słowa dotrzymano. Nie wierzyłby ktoś mógł płakać nad cudzą łzą wylaną. Tetyda z piersi lśniących zawrzała oburzeniem, widząc jak Hefajstos tarcze ryje w milczeniu, tarczę dla Achillesa, syna jasnej bogini, Achillesa pogromcy, który niebawem zginie. Więc po pierwsze o, o, o sytuację. Ja Krzysztof to, to cytuję, bo ja też cytuję pewien akapit z, z tego wiersza. Um, i Ale jak, jak do tego doszło? Do tego doszło, bo siedziałem w konferencji o, o prawach ludzkich w, w sytuacji bardzo sztucznej. W środowisku, gdzie teoretycznie chodzi o, o prawa ludzkie, ale właściwie nie, 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 nie pozwolono jest to, żeby mówić o bieżących wydarzeniach. Co, co, co dla mnie jest oczywiście absurdem, bo ci, którzy teraz a, uważamy za, za pionerów, um, myślenie o prawach ludzkich, ci, którzy nazywamy decydentami, oczywiście są byli tymi, bo komentowali bież, bieżące wydarzenia. I one właściwie ci z tradycji, która jest mi droga i ważna z lat 70. 80. cierpiali, szli do więzienia tylko i wyłącznie dlatego, że że, że zapisali bieżące wydarzenia. Ale na szczęście w tym seminarium, siedz, siedziałem w tej, podczas tej konferencji miałem sesję um, z, z, z um, Piotrem Pomarańcowym, Peter Pomarańcow. I, i, I Pomarańcow, nie wiem, czy Państwo go znają, jego książki, ale mi się wydaje, że on jest wśród absolutnie najlepszych komentatorów dzisiejszego świata. I on był jakoś duchowo ze mną. Tak? Chciałeś mi opisać tę rzeczywistość. Chciałeś mi mówić o Ukrainie, um, ale też konceptualnie. I byli, więc my byliśmy razem przy stole I, um, i, i ja mówiłem właśnie o tej faktualności. I Pomarańcew mi cytował na bieżąco ten wiersz. I więc... Więc to jest po prostu uwaga metodologiczna, że, że to nie jest tak, że po prostu ja jestem taki mądry i zawsze myślę, często myślę o Deni akurat, um, bo, ale nie jest tak, że jestem taki mądry i pisałem tą książkę, tą książkę sam. Um, są, są takie momenty, kiedy jesteś z kimś i, i ten ktoś też jest, jest kontynent tam, gdzie chcesz być. I to był właśnie taki, taki moment. I, i symbolicznie ważny, bo, bo jak. jak, jak jak ciągle na różny sposób i bardzo słusznie powtarzasz, wolność stanie się w naszych ustach ciągle abstrakcją. Prawo ludzkie staje się ciągle w naszych ustach abstrakcją, ale nie możemy się abstrahować od danej, od bieżącej sytuacji. Nie możemy, bo jeżeli to robimy, to już nie mówimy o wolności, mówimy, mówimy o, 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 czym, o czym innym. Um. W tej szansie o bardzo obecna jest, jest um, cywilizacja zachodnia. <laughs> ciągle, ciągle są odnoszenia do, do Greków, um, i między innymi, między innymi ten wiersz. Um, i, 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 I chodzi mi o to, że nie chcę być wśród takich, którzy mówią. Że nie, nie musi, że, że nie trzeba rozumieć przeszłości, że ta cała cywilizacja zachodnia jest bezwartościowa, że można zacząć od nowa. Bo w to nie wierzę. Nie wierzę, że można zacząć od nowa. Myślę, że w ogóle, jeżeli, są, jeżeli ma być wolność, ta wolność składa się z wyborów wśród wartości. I jeżeli nie ma przeszłości, to też nie ma wartości, bo, bo, bo skąd indziej mamy znaleźć wartości, jeżeli nie, w, jeżeli nie we własnym doświadczeniu albo w doświadczeniu historycznym. Więc, więc ja chcę, żeby ta, żeby ta cywilizacja była obecna, ale też nie chcę być takim który mówi, no tak, wszystkie tam odpowiedzi są obecne w tej tradycji. Więc ta tradycja jest tam, żeby być ciągle, żeby być inwigilowana, zakwestionowana, um, żebyśmy mogli um, ciągle o, o, o hektorze i o Achillesie um, w nowy sposób myśleć. Więc to jest drugi, to jest, to jest drugi taki, taki czynnik. I Czeci cze jest to, że jak chciałem pokazać, i właściwie to jest, wszystko to jest właściwie dzięki pomrańcowej, a ja chciałem pokazać, jaki jest bezpośredni ten um, związek między, między kłamstwem i, i gwaltem, um, bo, bo o to w końcu chodzi. Jak teraz opowiadałeś, to cały czas sobie wyobrażałem tą Y, która mu patrzy przez ramię Hefajstosowi, że on tutaj rzeźbi tak, jak powinien i jak zawsze było, natomiast ona widzi co, zupełnie co innego i blisko rzeczywistości, jakby odnosi cały czas do, y, do rzeczywistości. Może też taka rola y, poezji jest. Y, 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 y tej, tego warsztatu języka, żeby on musi, że on musi być zakorzeniony. Nie może być abstrakcyjny, w takim sensie, jak, jak mówiłeś. Język tej książki jest też bardzo poetycki. Odważyłbym się nawet powiedzieć. Jest, jest również językiem, który próbuje nazwać, czy dać odpowiedzi konstruktywne. Mówi o pozytywnej wolności, ale też mówi o świecie, który, czy zadaniu autora, który stawia sobie e, zadanie i bierze odpowiedzialność za to, żeby dać konstruktywną odpowiedź na brak czy na, na kryzys e, wobec wolności. I prowadzi całą tą refleksję do, e, do tego rozdziału, na, który wspomniałem na początku o rządzie. E, e, I chciałbym, żebyśmy tutaj. E, z, z, uchwycili tą klamrę, Timie, bo tam są Twoje pod, podrozdziały o demokratach, o republikanach i widzimy ich na żywo dzisiaj, właśnie w tej debacie e, tra, e, Trumpa z Bidenem. E, bo jedna rzecz to jest to, co powiedziałeś, to znaczy o tej e, realności bieżącej chwili w Ameryce i tym, że, że no, ale to też zwróć uwagę, że jest coś negatywnego w tym, że się mamy cieszyć, że nie mamy Trumpa. Natomiast co miałoby, jaka jest droga dla demokratów i republikanów, żeby w ogóle z, wrócić, jakby odzyskać wiarygodność, jakby odzyskać, wiesz, to o, o czym piszesz bardzo ogólnie u demokratów, to jest ten akcent nadanie głosu ludowi u republikanów w Respublika to jest sprawa wspólna. Jako, jako priorytet, i oboje sobie zdajemy sprawę, że to zostało utracone. I jedno, i drugie: że, że i pieniądz, i, i różne inne elementy, w które wchodzą do polityki, po prostu ją absolutnie dokonały erozji tutaj. Więc jaka jest droga wyjścia? Z, tego, z tej bardzo krytycznej sytuacji, patrząc na takich przyszłych demokratów czy republikanów, gdybyś nagle miał tutaj przed sobą taką możliwość, żeby z nimi porozmawiać i być ich doradcą, czy zarysować im wyobrażenie wolności przyszłości, nie marzenia o wolności, jakieś ogólne, tylko właśnie konkretne wyobrażenie, to na co byś zwrócił uwagę? Więc sytuacja zawsze jest krytyczna. Są momenty, może krytyczniejsze niż inne. I, i to, to, że w ogóle um, poświęciłem tak dużo czasu właśnie pisaniu takiej książki, a ma symbolować, symbolizować to, że nie chodzi wyłącznie o bieżącą politykę. Bo biorę udział oczywiście i od czasu do czasu doradzam, i radzę i od czasu do czasu pojawiam się w różnych sesjach. Um, i, 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 więc biorę udział i, i cieszę się, że biorę udział, ale nie wybrniemy z tego kryzysu bez pojęć. Bez słów, jak słusznie mówisz, bez, bez, bez poezji. Więc <noise> jeżeli pozwolę się, zaczynam negatywnie. Nie, nie chcę być czym, który po prostu każdego dnia odpowiada na obecny kryzys. Ja pisałam książką, bo myślę, że nie możemy, nie możemy być wolny, bez słusznego bez właściwego pojęcia wolności. Więc to jest książka, um, choć pozwoliłem sobie na różne metody i na, na różne styl pisania, to jest książka filozoficzna. To, 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 nie, to nie po prostu wymawiam, wypisuję słowa wolność, bo normalnie tak jest. Słowo wolność po polsku, tak jak po amerykańsku, to jest słowo strasznie kiszowate, strasznie zniszczone. Strasznie zniszczone, nic, nic nie ma z żadnego znaczenia, właściwie, albo gorzej, albo gorzej. I więc to jest książka filozoficzna w tym sensie, że jak chciałem um, powolnymi, logicznymi etatami budować słuszne pojęcie wolności. Słuszne i być może też nie tylko tym samym, ale i tym samym przekonujące. Bo bez takiej broni. Um, bez, bez takiego pojęcia po prostu się nie da. Po prostu się nie da. Bo i wy, więc przechodząc do mojego kraju, demokraci są u nas właściwie kon, kons, konserwatystami, bo oni chcą, żeby, oni chcą, żeby, żeby po prostu kraj był. <laughs> oni chcą, żeby, żeby, żeby dalej istniały Stany Zjednoczone. Oni, oni są właściwie zmuszony do takiej pozycji przez to, że, że Republikanie, jeżeli nie w większości, to jest może pół na pół, ale ci, którzy teraz no, są na szczycie, przede wszystkim Trump, oni chcą zniszczyć ten ład konstytucyjny i działają w sposób, który po prostu nie jest po prostu um, uniemożliwy dalszej. Istnienie, jeżeli nie kraju jako takiego, przynajmniej jego ładu konstytucyjnego. Hmm. Więc demokraci są konserwatystami. I to jest problem, oczywiście, to jest problem taktyczny, bo jak mają być, być pociągający dla, dla młodych ludzi, um, jak mają lansować ciekawe pomysły, um, i, i, I wracając do Bidena, muszę powiedzieć, że wbrew temu wszystkiemu on bardzo dużo robił, bardzo dużo robił, ale, ale to jest dylemat jakiś strukturalny. I Republikanie, mówiąc o wolności, bo oni, bo, bo oni mówią o wolności, oni mają na myśli przede wszystkim to, że więc ich idealna sytuacja wolnościowa jest taka, że ty jesteś miliarderem i posiadasz własną platformą. Um, to znaczy w społecznych mediach i ty jesteś wolny tym, że możesz, um, że możesz wszystkich innych cenzurować. I to jest to. To jest to po prostu. To jest to. Nie ma innej, nie ma innej koncepcji, bo, 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 i, i więc trzeba było zacząć od, funda od fundamentów, bo, bo mi się wydaje, że poniekąd mamy rację w Stanach, myśląc, że Myśląc, że, że, że wolność to jest koncepcja kluczowa, um, zasadnicza, ale właściwie to, to słowo nic nie, nic nie znaczy. Więc pytasz mnie konkretnie, i, ale musiałem odpowiedzieć w taki sposób: bo gdybym tylko komentował, to nie mogłem robić to, co jest, mi się wydaje potrzebne. I, 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 I ja w tych rozdziałach o demokratach. Um, z, z małym D i republikanami z, z małym R, um, chciałem pokazać właśnie jak demokracja, bo to nie jest takie oczywiste, jak chciałem pokazać jak demokracja kar, karmi, jak demokracja karmi wolności odwrotnie, um, jak system demokratyczny byłaby, byłby kon, um, konsekwentny, jak, jak, jak służyłby wolności i odwrotnie, bo w Stanach nie mamy Choć używamy tego słowa cały czas, mamy, mamy demokrację w sensie starej Grecji, czyli natury oligarchicznej, i, um, i, 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 i straszne są problemy praktyczne, jak słusznie mówisz. I ja, wszystkie te problemy, nie wszystkie, ale główne problemy, o tych wspominam w, w samym końcu, ale, ale nie po prostu nie jako ale robią to w duchu już poprzedzającego argumentu, także że już jest argument, co to jest wolność, dlaczego wolność jest ważna i wszystkie te moje polecenia są w tym duchu. Nie po prostu tak rób, ale róbcie tak bo, bo, jeze, bo jeżeli wolność jest ważna, musi, musi tak być. Więc są bardzo konkretne polityczne propozycje w końcu tej książki, um, ale one już mają być, on, on już mają być skutkiem um, całego rozumowania wolności. I, i, I pytasz mnie pytasz mnie o sytuacji nieabstrakcyjnej. Często mam przed sobą demokratów i nie tak często, ale to się to się, to się zdarza zwłaszcza w kontekście, w kontekście ukraińskim Republikanów i, i mówią z nimi, i, i, i próbuję cały czas. Um, próbuję cały czas. I o ile to ma jakiś skutek, to jest chyba dlatego, że, że, że za tym co mówią jest jakieś pojęcia. Ja sam byłem świadkiem y, y, Twojej rozmowy y, z liderem polskich y, liberałów, y, Donaldem Tuskiem. Pamiętasz ten moment, kiedy y, on pytał ciebie, to dla mnie było dużym zaskoczeniem, y, co znaczy wolność. Bo on sam ma poczucie tego, co mówi, że to już staje się puste pojęcie i że je, je, je trzeba na, napełnić nową treścią. Ta książka. Rzeczywiście jest taką próbą konkretnego wyobrażenia tego, jak, jak to mogłoby być przed nami, jako właśnie coś, do czego możemy, e, możemy zmierzać. I Twój sposób pisania tej książki, bo ch ch chciałbym jeszcze to podkreślić, ma też taki rodzaj wolności w sobie, otwartej formy, e, która. E, Wskazuje moim zdaniem na ważną cechę tej, tej wyobrażonej wolności. To znaczy, że ją, tak jak powiedziałeś, jedziesz na Ukrainę, żeby posłuchać. Jedziesz między ludźmi, dla których sprawa wolności jest sprawą najważniejszą e, codzienności. Idziesz do więzienia z e, seminarium dla, dla więźniów w Stanach Zjednoczonych. Sam byłem tutaj świadkiem. Seminarium i szkoły w zeszłym roku letniej, kiedy Tim po prostu dał nam rękopis swojej książki i mogliśmy przez 10 dni razem z przyjaciółmi z Ukrainy, Litwy i z Ameryki ją dyskutować razem z Tobą. Nie wiem, czy to jakoś wpłynęło na. Na potem na treść książki, ale cały czas mam poczucie, że ona powstaje na takiej otwartej matrycy. To znaczy, nie stawiasz się właśnie w pozycji tego, który wie, tylko tego bardziej, który słucha i który się uczy. I to, to jakie lekcje z tego bierzesz. Potem znajdują swój wyraz w tych pięciu pojęciach przygotowujących rząd, czyli, jeszcze raz przypomnę, to jest właśnie suwerenność, mobilność, faktualność i solidarność. I nieprzewidywalność. I nieprzewidywalność. Właśnie. Ale piszesz, piszesz w książce, bo może to jest takie moje ostatnie będzie pytanie, zanim otworzymy czas na rozmowę i na pytania z Państwem. Bo powiedziałeś o różnych lekcjach, które przy tych spotkaniach otwartych przyjmujesz o wolności. Ale jest tam też taki fragment. Czy takie tropy wskazujące na pewne doświadczenie, które zbierałeś tutaj na Sejnej Szczyźnie i w Sejnach i w Krasnogródzie? E, czy zechciałbyś się tym podzielić, taką refleksją, czego, e, co stąd można wziąć do takiej refleksji nowej o wolności, Timie? Więc i tak, chętnie, ale najpierw, najpierw refleksja na tutaj, może trochę bardziej ogólnej. Jeżeli, jak, jak mówisz o, o, o donadze Tuskie, a Tusku i, 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 przed, i miałem, miałem też o, o, odbyłem rozmowę z Janem Krzysztofem Bieleckim parę tygodni temu. I jeżeli, jest nad, jeżeli jest nadzieja, um, to jest właśnie w tym, że pytają wasi liberalowie, um, co to jest wolność, bo nie chcę przesadzać, bo jak, jak, jak ci konkretni ludzie pisali w Gdańsku, wcale nie było tak w latach 80., że uważali, że wszystko wiedzieli. Jeżeli, jeżeli się czytuje, jeżeli się doczytuje w ich artykułach, wcale nie jest tak, że oni byli taki stałowi neoliberalami. Ale jednak Um, jednak, jednak za bardzo chyba byli i, i, i byli liberałowi gospodarczymi, uważającymi, że jeżeli um, rozwiązymy pewien pewny problem natury gospodarczej, to wolność jakby z tego się um, wyłania. Ale teraz pytają i to jest bardzo, i to jest bardzo dobrze. Nie dlatego, że, nie, że, że, teraz są, że, że teraz są nihilistami i nic nie wiedzą. Um, i, i ja, ja to, ale, ale dlatego, że po prostu potrzebne są, samo, potrzebne są refleksje, bo żyjemy, żyjemy wyłącznie w czasie. I, I mówiąc, wracając do Twojego pierwszego pytania o suwerenności, jeżeli nie jesteśmy w stanie wracać do naszych poprzednich decyzji, do, do naszych poprzednich. A biograficznie wcześniejszych stanowisk, nie jesteśmy wolnymi po prostu, nie jesteśmy wolnymi, to jest po prostu potrzebne, bo jeżeli nie jesteś w stanie prowadzić narracją własnego życia w taki sposób, że wiesz, w co kiedyś wierzyłeś. I że, że też wiesz, że, że być może nie miałeś do końca racji. Jeżeli tak, to, to, to brzmi pięknie, ale to, to nie, jest, nie, nie chodzi tylko o to, że to, jest, że to jest dobre. To jest politycznie absolutnie potrzebne, bo jeżeli nie jesteś władcą własnej narracji akurat w ten sposób, to ktoś inny jest władcą twojej narracji. Ktoś inny ci powie: No tak, zawsze miałeś rację. Zawsze byłeś fajny. I od tego momentu zaczyna się teranie. Od tego momentu, właśnie. Więc ja się bardzo cieszę, że po tych dziesięcioleciach, że, że, że są takie rozmowy. I, I w tej książce ja jestem obecny w sposób dwojaki, bo piszę oczywiście, ale, ale próbuję um, odsłaniać momenty biograficzne. Gdzie nie miałem racji, ale po prostu nie do końca czegoś rozumiałem. I próbuję to robić w sposób łagodny, bo o to chodzi. Nie chodzi o to, bo, bo, bo bardzo łatwo jest, jest pisać w, w taki sposób: Mam rację. I też bardzo łatwo jest pisać w ten sposób: um, Nic nie wiem, odkryłem coś absolutnie zaskakującego. Ale, ale właściwie obie, oba te są, obie te metody są te są do niczego. Trzeba, trzeba, być w stanie, um, trzeba, trzeba być w stanie rozumieć, że tak nie miałaś racji, dlaczego nie miałaś racji, um, jakie są struktury, które by pomagały w takiej sytuacji. A żebyś miał rację, tak? I więc to, to nie jest samokrytyka w sposób stalinowski, to jest samokrytyka w tym sensie, że jestem świadom tego, jak było, mogę analizować coś i, 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 i czytelnik może razem ze mną, tak? bo, bo, bo chodzi o to, że czytelnik też może, no tak, to też robiłem tę pomyłkę, też, też byłem przy tym i robiłem coś niewłaściwego. Um, I. I, i, I więc wracając do, do, do Sejńczyzny i, i do Krasnogóry, do i do Sejin i do Pogranicza używałem um, przykładu bardzo klasycznego um, swobody, które na pierwszy, na pierwszy rzut oka nie, nic nie ma wspólnego z wolnością właściwie, bo co ma wspólnego z wolnością um, to, że jest że jakiś tam um, mały dziecko daj mi na to um, Litwin gra na saksofonie, jak ma 7 lat. Co to, co to, co to, jest, co to ma wspólnego z wolnością? Dla mnie, wolność to jest sprawa pokoleniowa. Bo um, nie. Bo, bo, jez, bo jez, jez, jeżeli, jeżeli zostaniemy przy klasycznym pojęciu wolności um, negatywnej, wolność to nie jest sprawa pokoleniowa. To jest sprawa po prostu indywidualna. Albo ty jesteś wolny, albo nie, i będziemy analizować ciebie. Właściwie nie odnosząc się do, do, do ojców, do rodziny, do środowiska, do szkoły. Do dziadków, do kraju, do społeczeństwa, czy jesteś wolny, czy nie. I jeżeli prowadzimy analizę w taki sposób, to jest bardzo prosty oczywiście i, i, i ta prostota oczywiście pociąga filozofów, i, ale jeżeli, jeżeli tak jest, to, to, to nat naturalnym sposobem uważamy bezświadomie wolność jako negatywne. Jesteś wolny, bo nie masz nic przeciwko sobie jesteś wolny, bo nie ma barier. Tak? I, i, to, brzmi, i to brzmi porządnie, ale właściwie, ażeby dziecko, ażeby osoba stała się wolną, to potrzebne są różne warunki, których to dziecko i nawet ta dojrzała osoba, ale, ale przy, przy, zostań mi przy dzieciach, są, potrzebne są różne warunki, których to dziecko samo nie rozumie. To jest absolutnie potrzebne. Dziecko nie rozumie, dlaczego te warunki są potrzebne. Um, i, i, I trzeba, więc wolność jest sprawą pokoleniową, bo, bo jeżeli, jeżeli mamy, jeżeli chcemy mieć wolne społeczeństwo, gdzie można być wolne, musimy myśleć o tym, co robimy teraz, ażeby ludzie, bo żyjemy wszyscy w czasie wyłącznie, wyłącznie. Musimy, musimy być w stanie. Um, Przekształcić nasze społeczeństwo w taki sposób, aby dziecko miał dostęp do wolności. Um, I co nie znaczy, że, że ten, który, bo, 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 bo to jest, są takie paradoksy, to nie jest takie proste. Najważniejsze lata są te najwcześniejsze. I podczas tych najwcześniejszych lat, oczywiście, to, 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 to dziecko, które ma dwa lata, nie będzie mówić filozoficznie o wolności. To nie, wy, nie, nie będzie wymagać pozytywnej wolności, tak? To, ale, ale akurat te lata są najważniejsze. Więc klasyczny przykład jest po prostu jest, jest, jest orkiestr um, tutejszy. Bo i teraz możecie ci wszyscy, którzy są obecni i, i grają w orkiestrze, może <laughs> macie okazję, by, by mnie poprawić, naprawić. A dobrze, dobrze, jesteśmy mi tak, możemy być spokojny. Ale tutaj jak, jak na pewno wszyscy obecni wiedzą, orkiestr gra muzyką żydowską, muzyką społeczeństwa, którego prawie że nie ma w Polsce. I co to znaczy? To, więc każdy, każdy inteligent teraz może pisać esej o tym, co to znaczy. Czy um, to jest ironia, czy to, to jest tradycja, to jest. A, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że będąc dziećmi, możemy, ale niekoniecznie, ale możemy dostać dostęp do sfer, do doświadczeń, do informacji, do zdolności, przede wszystkim do zdolności I, i, i tylko będąc dziećmi możemy to robić. To oczywiście możecie mając 50 lat zacząć grać na fortepianie, ale to nie jest to samo. Um, to nie jest to samo, ale jeżeli dziecko, um, jeżeli dziecko umie grać w saksofonie, um, w fortepianie, jeżeli się uczy na, na, na pewnej muzyce, to jak, jak sobie wyrasta, Um, jak, 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 jak sobie dojrzeje, w pewnym momencie może sobie spytać, może się, może się spytać, co to znaczy, że umiem grać muzyką żydowską. Ale jeżeli tego nie umie, to nie może zadawać tego pytania. Tego pytania. Um, i, i, I w tym właśnie w tym związku, zdolności i, i późniejsze pytanie, ja, ja widzę przykład. Akurat wolności. Bo jeżeli jest się w sańczyzny albo w Polsce, um, to pytanie, dlaczego tu nie ma Żydów, i co, to, i co, to, co ta sytuacja ma do mnie, co to, co to, da, to jest to jest, bardzo wa, to jest bardzo ważne, wartościowe, koniecznie nawet pytanie, ale jak na to pytanie odpowiedzieć? To nie jest takie proste. Ale jeżeli dany człowiek ma coś z tego dawnego żydowskiego, bo to jest, to jest przykład, tak? To jest przykład może być inny, ale jeżeli człowiek ma już w sobie dawką tego, tego dawnego żydowskiego świata, już w sobie, bo gra tą muzyką, to to, to to pytanie nie dotyczy tylko świata zewnętrznego albo historii lat minionych, to dotyczy już siebie. I jeżeli pytanie dotyczy siebie, to, to masz szansę być wolny. Czyli to też jest ten rodzaj suwerenności, o którym mówiłeś, który trzeba dla młodych ludzi wywalczać czy wypracowywać. Mhm. Drodzy Państwo, czas na Wasze pytania, refleksje. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby się włączyć do tej rozmowy? Zapraszamy. Uh, jest telefon z Kaszub. <laughs> tak, tak. Zastanawiając się, to ja tylko w przerwie um, przy okazji od razu powiem, żeśmy się z Timem tutaj umawiali, żeby, żeby zaprosić Państwa po krótkiej przerwie, po tej debacie do kawiarenki piosenka o porcelanie na. Ważny dla nas wieczór e, wspomnień e, poetów, e, którzy zginęli na wojnie w Ukrainie – Wiktorii Jameliny i e, Maxa Krywcowa. Więc e, pamiętajcie, że, że jeszcze możecie dłużej chwilę zostać w Krasnogródzie na, na niezwykły wieczór poetycki e, również. Ale to, to po przerwie yy, i po tym, jak będziecie mogli Państwo poprosić o autograf i chwilę jeszcze z autorem po, porozmawiać, zamienić słowo, ale skorzystajmy jeszcze z tej agory i z tej rozmowy, żeby, żeby może zadać jakieś pytania ze strony Państwa. Przygłos też w sprawie wolności. I właściwie jest to pytanie do Krzysztofa, jak, jakie to uczucie, kiedy do, do pewnego stopnia co roku jesteś akuszerką, która pomaga przy narodzinach książki, które te to, to narodziny też się czasem odwlekają. jakie to uczucie no jakbym rodził <laughs> ale, ale to jest też wiecie niesamowite że i to pewnie czujecie w samej rozmowie z Timothy Snyderem że on nie tylko pisze o nieprzewidywalności, ale on jest nieprzewidywalny. I on, rozmawiając z nami, udzielając odpowiedzi, ja zawsze od niego słyszę odpowiedzi, które są kompletnie nieprzewidywalne. Więc ta satysfakcja jest tym większa, że po prostu powstają sytuacje nieprzewidywalne, z których rodzą się książki. Właśnie. To miejsce jest też po to, żeby. Żeby domykać je. To jest też część naszej pracy, y, którą y, tutaj prowadzimy, że, że takie otwarcie na rozmowę, otwarcie na słuchanie, otwarcie na uczestnictwo, kończy się formą y, formą dziełem, czymś zamkniętym, do czego staramy się dążyć. Czy to będzie Misterium Mostu po całym cyklu warsztatów. Ujęte w formę dramaturgiczną, czy to będzie książka, to, to zawsze to jest takie staranie, żeby to nie pozostało w formie takiej niedopowiedzianej, prawda, niedokończonej. Tego się uczą u nas młodzi ludzie też. Właśnie ten saksofonista, o którym Tim wspominał, młodym, on poza tym, że uwolni się w takiej swojej ekspresji grania i tak dalej, będzie musiał się znaleźć w orkiestrze. I stać się jej częścią, przyjąć jej etos prawda, pracy, być częścią jakiegoś świata. I można by powiedzieć, że można muzykować bez orkiestry, prawda, i mieć mno, mnóstwo radości z tego, ale jednak orkiestra daje jakąś inną jakość. Wprowadza to. W inny wymiar, więc ta, ta praca nad innym wymiarem, nad przeprowadzeniem rzeczy w inny wymiar, jest częścią rodzenia książki. Ale naprowadziłaś mnie tutaj Timie, bo chciałem jeszcze zadać Ci takie pytanie, które przewija się przez Twoją książkę, chociaż dotykasz tego bardzo delikatnie. Mianowicie sprawy piątego wymiaru. Czyli Czegoś, co potrzebne jest w dotarciu do istoty wolności, co wymyka się czy wykracza poza cztery wymiary, które, w których jesteśmy osadzeni, e, w jak, jakby wydawało się skończony sposób, że Twoja refleksja, Twoja praca jest na takim pograniczu wobec oczywiście, tych defini nie, nie pytam tutaj o de samą definicję pi piątego wymiaru, inną mają fizycy, prawda inną mają mistycy prawda? i tak dalej, natomiast chodzi o, o tą sytuację, kiedy wchodzisz na takie pole, w które w który przekracza się to, co oczywiste, to, co ustalone, to, co mieści się w ramach jakiejś przyjętej struktury, ryzykujesz czymś. Dl dlaczego ten piąty wymiar, ten inny wymiar jest tak ważny w Twojej refleksji. No naj, naj, najprościej odpowiedź jest, tak, jest taka, że nie chciałem się mieścić tylko w ramach książek dyskursywnych. Bo to jest po prostu najłatwiej. Najłatwiej jest to, to więc ten mówi tak o wolności i tam ta, tak o wolności. I ja się teraz sytuuję gdzieś tam pomiędzy z odniesieniem do pewnej tradycji, nie, ale, i tak dalej. I tak po prostu robią normalnie naukowcy, bo to jest sposób jak najbardziej konserwatywny, pewny, um, ale, nie, ale ta, ta jest rzeczywistość socjologiczna. Tam jest. Pewna tradycja, tam jest, tam jest pewna książka, ale nie chodziło mi o to w tej książce, żeby się sytuować wewnątrz tradycji. Oczywiście, owszem, to też robią i, i, i próbuję przy okazji ożywić pewną, pewne tradycje, które mi się wydaje ciekawe i wartościowe, ale chodzi mi o to, co to jest wolność? Co to jest, co to jest w ogóle? Co to jest wolność? I odpowiedź na takie pytanie. Nie może być ograniczone do, do świat, um, świat konwencjonalnych, naszy, n, 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 świat naszych konwencjonalnych czterech rozmiarów, um, bo nie chodzi tylko o przestrzeń i czas, chodzi o, o, o osoby, które mają swoje dążenie, mają swoje wartości, um, których które życie się po prostu nie Um, nie, nie, nie pozwolą się wmieścić w fizyce. Tak, więc, więc ja używałam w końcu książkę tej, meta tej, tej metaforii. Piątej to nie jest metafora, ja w to wierzę, ale, te, ale, ale używam koncepcji pojęcia piątego rozmiaru, ażeby po prostu ogarnąć tą metafizyką, ogarnąć to, że, 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 że jeżeli Państwo są na przykład tutaj, to jest banalny przykład i mi się wydaje prawdziwy, Je, jeżeli jesteście tutaj, nie jesteście tutaj, bo są po prostu prawy fizyki, które tą... Kwarantują. Są tam, gdzieś tam kryją jakieś tam wartości, jakieś tam wybory, które nie są, nie są przewidywalne. To nie mówiliśmy, o, nie mówiliśmy dużo o przewidywalności, ale właściwie przewidywalność, nieprzewidywalność to jest kluczowa opozycja w tej książce, bo w, w, w głównej tradycji um, naszej owolności kluczowa koncepcja jest racjonalność. Jesteście racjonalni albo nie. Jeżeli jesteście racjonalni, może, może, możecie być wolni. Ale problem racjonalności polega na tym, że racjonalność może się. Um, mówiąc, mówiąc tylko o racjonalności, możemy, możemy siebie doprowadzić do sytuacji, gdzie nie mówiąc o, war, o wartościach, o metafizyce, nie, wie, nie wiemy, po co jesteśmy racjonalni. Po co? Dobrze, jeśli ja, ja wykonuję bardzo racjonalną decyzję w sprawie, gdzie mam na przykład teraz zjeść kolację, ale jeżeli nie, nie, jeżeli nie kryją się um, za moją decyzją jakiejś tam wartości, nie jestem wolny. Więc o, oto ta, ten piąty rozmiar. Ten piąty rozmiar jest tam, gdzie się spotyka moje dążenie, moje wartości, moją wolność z z konkretnymi propozycjami życia. I też chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie, to, to jest już nie metafizyka, ale epistemologia, nie widzimy, nie dostrzegamy wszystkich możliwych wyborów, jeżeli nie mamy wartości, jeżeli nie mamy wartości, jeżeli po prostu ziemi wyświeca się, gdzie ktoś tam nam dyktuje, co jest możliwe, co jest wartościowe i co nie, po prostu nie jesteśmy w stanie dostrzegać, jaki jest ten szeroki wachlarz możliwości. Tak? Nie dostrzegamy tego. Um, więc więc musiało, musiało tak być. I oczywiście ryzykuję, ale. Je... Mówisz, że jestem nieprzewidywalny, ale o to chodzi. Ta książka miała być nieprzewidywalna. Nie, nie, nie chcę, żeby recenz, bo nie, nie na to nalegam oczywiście, ale nie, nie, nie oczekuję, że recenzent teraz, teraz, um, be, teraz będzie pisał. No tak, mo mogłeś mi oczywiście oczekiwać taką książkę od Snydera. <laughs> bo o to, o to chodzi, że jeżeli, jeżeli ciągle żyjemy, jeżeli, je, bo jeżeli jesteś mi swobodny, jeżeli jesteśmy mi wolny, to jesteś mi um, i, I to też jest bardzo ważne, bo, um, bo ten piąty rozmiar jest ukryty, też moim zdaniem, z, um, jest ukryty, jest dominowany a, przez społeczne media, przez internet, bo, jest, bo żyjemy, bo statystycznie Amerykanin, spędza um, 11 godzin, nie, przepraszam, to, to już jest przesada, uh, 11 godzin dziennie przed ekranem. Więc, co to jest rzeczywistość? Jest konfrontowana ta osoba każdego dnia z mediami, które przede wszystkim mają, mają za cel, nie mają celi, to jest ale to na boku, mają za cel um, robić nią, tą osobą, bardziej przewidywalną. O to chodzi, bo, 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 bo media społeczne jakby znajdują te punkty, gdzie jesteśmy jak najbardziej przewidywalni i potem akcentują, jakby um, prowokują, ściągają te elementy naszej um, naszych, charak naszych charakterów, ażebyśmy stali każdego dnia bardziej przewidywalny i musimy z tym borykać cały czas. Więc, więc pokraszając nieprzewidywalność, to też miałem to na, na uwagę. Bardzo proszę. No, Ja jestem w trudnej sytuacji, ponieważ nie czytałem książki i trudno jest zadawać pytania na podstawie tylko, tylko tej dzisiejszej opowieści. Natomiast chciałem jednak wygłosić Panie dla pana profesora Timothy Snydera, dlatego, że z punktu widzenia, mówię o punkcie widzenia sejnejsko-, krasnogródsko-polsko-ukraińskim, ale też wileńsko-litewskim, to bardzo ważne, że Tim Snyder pisze te książki o wolności, ponieważ w mojej opinii, ja jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, wcale nie Polacy na przykład, którzy w, w amerykańskim stereotypie są zawsze nieprzewidywalnymi wolnościowcami, aż do wariactwa, że, że tak w rzeczywistości Polacy tacy są. Też w tej chwili uważam, że Ukraińcy może bardziej są tacy niż Polacy na podstawie bieżącej sytuacji. A jeżeli ktoś nam przypomina, zwłaszcza jak ktoś tu jest profesorem ze Stanów Zjednoczonych, że ta wolność to jest wartość, to jest w ogóle, już sami staje się wartością, przynajmniej dla takich ludzi jak ja. Także tu Szlopoba i gratulacje i książką jestem zainteresowany bardzo. Natomiast jedna rzecz, ja nie wiem, tu jest, o, nie wiem czy w, tych, w tej książce będzie coś o tym. Ale Ty Mocy Snyder chyba wie doskonale lepiej ode mnie, że nadal w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, już nie mówię o Białorusi prawda, i Federacji Rosyjskiej, jest do licha i trochę ludzi, dla którzy uważają, że wolność to w ogóle jest sprawa nieistotna. Ważne jest, żeby była nie wiem, pełna lodówka, spokój, zero kłopotów, czyli to, co kiedyś żeśmy nazywali Homo Tylko powiedzmy, to, jest, to już ewoluowało, to, to się przekształciło w kierunku. Takiego jakiegoś konformizmu, że jestem gotowy, czy gotowa oddać, no, powiedzmy pewne zakres swojej wolności, bo się nigdy tego nie pojmuję jako całości, tylko jako fragment, oddam fragmencik, ale będę miał spokój, będę miał chlebek. Ja sądzę, że teraz to bardziej Rosjanie czują w Moskwie, prawda? Bo tam każdy ruch w kierunku wolności może się skończyć z utratą pracy i tak dalej. Także pytanie, jak? jak, jak no, czyli są, istnieją całe kręgi ludzi tu w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy w ogóle którzy, ludzi, którzy generalnie w ogóle ta wolność dla nich nie stanowi nic ważnego. I dlatego jest wartość książek Bezora Snydera, że, że jak gdyby to przy, przypomina, tylko teraz pytanie jest, do kogo te książki dotrą? No bo one dotrą na pewno do ludzi z Kręgu Akademickiego do inteligencji czytającej. Natomiast, a te zjawisko raczej, bo znowu powiedzmy sobie szczerze, no społeczeństwo nie jest równe, są ludzie wykształceni, mniej wykształceni, niewykształceni i niestety ogół jest słabo wykształcony. No więc pytanie jest, jak to jest z tym w ogóle brakiem potrzeby wolności? Bo przecież to chyba pan sobie zdaje sprawę, że tu jest bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle nie rozumieją w kategoriach wolności. To tyle. Mm. Więc ja, 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 ja oczekuję raczej oczekuję więc, że ludzie wykształceni nie wiem. Um, bo, bo Nie oczekuję od swoich kolegów, że oni będą tak łaskawi jak pani i ogłoszą pani Gierką um, na mnie, bo pisałam książką niehistoryczną, a filozoficzną. Nie oczekuję tego właściwie, um, ale, ale oczekuję, bo, bo z. I raczej, jeżeli w ogóle, to, ta, ta książka będzie, będzie miała swoich czytelników, ale właściwie nie będzie to przede wszystkim, miejmy nadzieję i pukam działo, ale nie będzie to przede wszystkim nasi, nasi koledzy uniwersyteckiej. To nie jest książka, to jest książka z kontynentu naukowa, to znaczy są odniesienia do pewnych rzeczy, tradycji, które um, profesor filozofii, po prostu on, 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 to rozpoz, on to rozpozna, ale pisał w taki sposób, żeby to nie było potrzebne. Więc, więc i, i, i moim zdaniem przy okazji bardzo mało są właściwie pojęć naukowych, które, których nie da się łatwo wyjaśnić. To jest moje zdanie i, to, i mi się wydaje, że to też jest nasze zadanie, ażebyśmy ażebyśmy a um, przekazali to, co wiemy, albo że wiemy, że rozumiemy, w sposób, który na, natrafia do, do, do ludzi. Bo nie uważam, że moi koledzy są tak, nie wiem, może jest inaczej z pańskimi kolegami, ale nie uważam, że moi koledzy są specjalnie utalentowani w porównaniu z resztą społeczeństwa. To są po prostu ludzie, którzy wybierali tą karierę, nie inną. Za pewnymi wyjątkami. No to z, 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 zwykle to tak ludzie, którzy jestem dobrze, że po polsku teraz mówią, ale, ale, ale a, ludzi, a, ludzi a, i więc więc, więc, więc łagodnie, łagodnie um, odrzucam tę rozróżnienie między między naukowcami i i, i, jeszcze, i, 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 I właściwie to, to, to Pańskie pytanie trafi w sedno sprawy, bo oczywiście ma Pan rację, że nie każdy uważa, że wolność jest ważna, i jest drugi problem, który chyba o tym wspomniałem, mianowicie, że ci, którzy mówią o wolności, często nie mają racji. <laughs> więc, więc o to chodzi. Więc właściwie dla mnie z tego powodu, z tych dwóch powodów, taka książka była potrzebna, bo. Może mam rację, że wolność jest, jest wartość um, e, powiem może nadrzędną, um, nie dlatego, że jest lepsza, ale dlatego, że umożliwia wszystkie inne. Taka jest moja argumentacja, że wolność nie jest wa, wartość na przykład może być lojalność, um, wartość to, może też być szczerość, może być. Um, ale są momenty, gdzie trzeba wybierać między szczerością i leonością, i wolny człowiek ma swoje sposoby i, 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 i wybiera, a um, może, może tą wartość teraz i tamto jutro, ale kombinuje. Kombinuje. Um, i, I więc chodzi mi o to, żeby przekonać, że, że, że wolność jest wartością taką właśnie nad, nad, nadrzędną. Wiem, że nie wszyscy z tym od razu zgodzą. O to chodzi właściwie, o to chodzi. Um, wiem, że za zaczynam od, od pozycji um, od pozycji niestandardowej. I ja się z tego oczywiście cieszę, bo, bo, um, bo dla mnie um, dla mnie przyjemność tej książki właśnie polegała na tym, że trzeba było zacząć od nowa, trzeba było coś, trzeba było coś innego powiedzieć. Oczywiście ma pan rację, że nie może mi to wszystko teraz przekazać. To jest, to jest, to jest zapach może tego wszystkiego, um, ale nie, nie cała treść, ale, ale, ale to, to, to dla mnie właśnie ten projekt był pociągający dzięki temu, że trzeba było zacząć od tej rzeczywistości. O przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Um, w, pańskiej, w pańskiej wypowiedzi była też, pan też wspomniał o tym, że ludzie uważają, że trzeba oddawać um, a część ich bezpieczeństwa, a część ich wolności na rzecz bezpieczeństwa. I ja po prostu uważam, że tak nie jest, że to jest błąd. Że to jest ogólnie rzecz biorąc, że to jest błąd i pułapka, że zwykle, nie zawsze, ale prawie zawsze, wolność i bezpieczeństwo funkcjonują razem. Że zwykle jest tak i że od momentu, kiedy, bo, bo, kiedy wierzymy w to, że automatycznie, jeżeli oddaję, um, oddaję uh, fragment, fragmenciek swojej wolności na rzecz bezpieczeństwa, ja dostaję bezpieczeństwo. Tak nie jest zwykle, normalnie jest odwrotnie i, i jest, jest, jest um, martwi mi to, że, że tak często, nawet że u nas w Stanach to też jest standardowy sposób myślenia, że, że ja mogę jako obywatel oddawać wolność na rzecz bezpieczeństwa, bo to rzadko tak bywa, bardzo rzadko, bardzo rzadko tak bywa. Normalnie im więcej wolności, też tym więcej bezpieczeństwa i odwrotnie. Chciałam zapytać, wolność jest y, czymś nadrzędnym, prawda? Że, żeby ludzie mieli, y, y, posiadali wolność, ale wciąż mnie nurtuje taka kwestia, a co z zrobić z ludźmi złymi, złymi którzy są z, y, korzystają z mojej wolności w sposób jak gdyby no, zły, to znaczy y, robią złe rzeczy, y, czują się wolni, bo, którzy mogą robić, te, dają sobie tę wolność, robią złe rzeczy, po prostu z różnych rzeczy, czy, czy. Organicznych chorób, złego wychowania, nie wiem czego jeszcze tradycji yy, jakichś. Yy, więc co z, yy, czy Pan porusza yy, ten problem, tej, tej yy, ograniczenia wolności yy, ludzi, yy, którzy no, z jakichś tam przyczyn, yy, jeśli tak w skrócie mówią, są złymi ludźmi? So, nie, um, zgadzam się z Panią jak najbardziej, że jest problem zła <noise> i nie, nie uciekam od tego. Odwrotnie, Zaczem, bo, bo wolność, so, powolutku, powolutku op, op, opisuje mi, co to jest wolność pozytywną. Wolność też jest pozytywna, bo na świecie są wartości i też jest, są brak, jest brak wartości i, i so, są ludzie, którzy... Um, są zdania, że nie ma wartości, co jest moja definicja zła przy okazji, że, że po prostu się neguje istnienie wartości, że, że, że się neguje istnienie dobra. Co, co, co robimy? Więc, nie, w, w książce nie, nie, jest, nie ma praktyczny przywódnik do, um, do, do uwięzienia złych ludzi, ale um, jest kontestacja. Jest kontestacja definicji wolności, która pozwala takim ludziom na to, żeby byli w stanie robić tych złych rzeczy. Więc nie, nie mogę oczywiście, więc nie, nie mogę ciążką zapobiec złu, ale jednak, um, to, co ja mogę robić, to ja mogę określić wolność w taki sposób, żebyśmy rozumieli, że. Nie jesteśmy wolniejsi, jeśli miliarder może robić wszystko, co chce. Jeżeli Elon Musk nie płaci podatków, to nie jest kwestia wolności, to nie ma nic wspólnego z wolnością, to jest właściwie to jest problem dla wolności, bo, bo mamy tendencję, ażeby, ażeby patrzeć na, na, na takich ludzi i mówić, no ten, ten który jest bardzo bogaty, Um, i, I ten, który robi, co chce, to ten jest wolny. I ja, być, ja, ja, ja też chcę być taki. I, i, I oczywiście ten miliarder cieszy się, bo może robić to, co chce. Um, ale robić to co chce, um, uh, rob to, co chce, to nie jest wolność. Wolność to jest, to jest ogólny, ogólna sytuacja, w, 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 w ramach której My jesteśmy w stanie wybierać, afirmować, potwierdzić nasze wartości. I jeżeli tak jest, to możemy też um, rozsądnie uh, rozsądnie budować państwo, które nie pozwala na, 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 w, na wykorzystanie koncepcji wolności. Więc nie, bo, więc nie jestem w stanie nikt nie jest w stanie zapobiec złu w tym sensie, ale jednak jesteśmy w stanie myśleć o wolności w taki sposób, żeby nie została um, wykorzystyw wykorzystywana codziennie przez miliarderów i co jest obecny stan. Tak, proszę. Tak. Ja chciałabym bardzo podziękować za takie właśnie Pana zaproszenie A. do rozmowy o tym, nie jest wolno. trochę nie łączy, ale właśnie zgadzam że wolność jest czymś więcej niż doświadczeniem indywidualnym, a że jest kwestią pokoleniową. I chciałbym podzielić taką refleksją, że właśnie w sferze polskiej kultury i myśleniu o wolności, na przykład ja zauważyłam coś pozytywnego, że dochodzi do takiej emancypacji w myśleniu o pańszczyźnie, że właśnie już teraz na przykład jesteśmy bardziej Polkami, po ja tak uważam, bo wszyscy jesteśmy chłopami na przykład. I można... Jest dużo takich książek, które powstały w ostatnich latach pod tytułem Hamstwo albo Chłopki, albo nawet taka ekranizacja popularna, Kos, nie wiem czy Państwo oglądali film, więc też jestem ciekawa, bo to jest takie właśnie moje doświadczenie jako Polki, że, że właśnie my rozmawiamy z myślimy o naszym zdaniem dojrzewa, to właśnie jeżeli chodzi o społeczeństwo amerykańskie. Domyślałam się, że to nie jest temat Pana książki najnowszej, ale jestem ciekawa, czy Pan też zaobserwował jako zbiorowość obywatelstwo amerykańskie, że ono też dojrzewa w myśleniu o wolności? Więc tro, trochę, trochę inaczej na początku, bo, bo, bo pani, um, pani podaje, Przykład argumentów w książce o tym, o tym um, myśmy nie wspomnieli, mianowicie rola historii. Bo, bo, bo przeszłość zawiera w sobie bardzo dużo możliwości ewentualnych rozwijań osobistych, społecznych, politycznych. Wszystko, co jest możliwe w przyszłości jest jakoś związane z tym, co się faktycznie stało w przeszłości, ale jeżeli nie mamy dostępu do tej przeszłości, jeżeli uważamy, że przeszłość jest nieważna, jeżeli wierzymy w to, co nasze państwo nam wmawia o przeszłości, jeżeli bierzemy, jeżeli bierzemy udział w takiej mitologii standardowej, że w przeszłości to my byliśmy winni i wszyscy inni byli, byli źli, um, i, i wtedy uh, nie mamy dostępu do, 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 tych, do tych wszystkich możliwości. Bo jest bo, 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 bo wyobraźmy, wyobraźmy sobie różne ściały z, z przeszłości do przyszłości. Bardzo dużo tych ściałów jest możliwe, ale jednak jeżeli nie znamy, jakie są kąty, skąd to wszystko się bierze, to też nie mamy dostępu w wyobraźni do, do przyszłości. Jeżeli nie w wyobraźni, to też nie w polityce i nie, nie w życiu. Więc ja to, ja to mówię, bo Um, bo pewne rzeczy histo historiograficzne są moim zdaniem organicznie związane z wolnością. Jeżeli w, jeżeli w Polsce na przykład um, historia dotyczy wyłącznie szlachty i, i walk, to, 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 to nie pozwala społeczeństwu polskiemu na to, żeby, żeby, rozum, żeby, um, żeby rozumiało w możliwości przyszłościowe. Um, więc to, to nie jest odpowiedź na pytanie i, i, i podam, ale to, co Pani mówiła, jest bardzo ważne. I o o, 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 o ile jesteśmy w stanie rozumieć przeszłość jako coś, co zawiera bardzo dużo możliwości, co nie zawiera jasnej narracji o tym, co, kto jest dobry, kto zły, ale, ale przeszłość, która jest nieprzewidywalna, um, nie w sensie wysę, nie Stalinowskim, że jutro będzie inaczej, ale w sensie, że zawsze jest coś nowego do okrycia. Jeżeli jest coś do, nowego do okrycia w historii polskiej, to znaczy, że, że też jest coś nowego do okrycia w przyszłości polskiej. I to więc więc bardzo potrzebujemy przeszłości, historii, um, his, historii w sposób dostępny właściwie dla, dla, dla wszystkich. Bo um, i też formuję to negatywnie, widzimy jak ci, którzy chcą, chcą mieć władzę na nas, konsekwentnie nam wymawiamy, a um, wymawiają, że jesteśmy winnymi, jesteśmy, win, jesteśmy niewinni i zawsze byliśmy niewinni. Ta narracja jest zawsze taka sama. W Rosji, w Stanach, to jest zawsze taka sama. Byliśmy niewinni, byliśmy wyłącznie ofiarami, nie bierze mi odpowiedzialność za przeszłość, więc nie musimy mi brać odpowiedzialności za przyszłość i dzięki temu ja mogę być waszym tyranem. To jest bardzo proste. I właśnie i druga, i, i, i druga metoda, druga metoda która, jest, która panuje w Stanach, jest to, że w ogóle nie będzie, nie, nie będzie żadna, żadnej pedagogii historycznej. Po prostu dzieci nie będą, nie będą nic wiedzieć o przeszłości. Um, I to też jest sposób klasyczny i prymitywny, ale jednak bardzo dobrze funkcjonuje. Odpowiadając teraz bezpośrednio, nie, to tego nie. nie Wyduję wid, widuje, widuje to tak u pewnych grup, ale ażeby całe społeczeństwo amerykańskie. Um, dojrzewało dożywa, w tym, to, to nie, to nie. Jest, jest wid, widuję przykłady, ale ogólne tendencje niestety nie. To ja się uśmielę. Jeszcze chwileczkę. Jestem wychowankiem, to co mówił Pan przed chwileczką, jestem wychowankiem zarówno rodziny, która miała korzenie potwornie wolnościowe, od małego się o tym mówiło, słuchało Wolnej Europy, to to szło po prostu jakby z tyłu, przychodziło i było bezwarunkowe. To zostało z boku, bo nagle złożył się końcówka nurtu hipisowskiego, dotarła do Polski. I tutaj wchodzi ten aspekt, który, z którym mam właśnie problemy, właściwie dwa dylematy. Jestem z jednej strony wychowankiem mojej babci, która będąc na Syberii. Robiła z końskiego włosia różaniec i ten różaniec przetrwał w naszej rodzinie, jest jakimś znakiem absolutnej wolności. Babcia też przetrwała. Cała rodzina była zaangażowana politycznie, ale to mnie właściwie nigdy nie dotyczyło, bo to były czasy komunistyczne. Natomiast co nas dotyczyło w tamtych czasach, to byli poza bitelsami, wychodziła grupa, która wprowadziła dzieci kwiatów do Polski w zupełnie inny sposób. Głoszenie wolności, tej indywidualnej wolności, trąciło troszeczkę i do dzisiaj, ponieważ jestem praktykiem i jakby do dzisiaj poszukuję tej wolności, za, za co płacę, bo jestem karany słowem, że wolność wymaga egoizmu. To wszystko, co robisz i angażujesz w koło ludzi, do Twojej drogi, to jest cytat rodzinny, pochłania osobowości innych, żebyś zbudował, swoją wolność, musisz niestety po drodze spotkać się z innymi, którzy myślą inaczej. Więc ciągle jest tak sztyna, bardzo duża momentami, tego własnego egoizmu. Czuję się absolutnie wolny, czuję się spełniony. Musiałem pojechać na kilka lat w Bieszczady, robiłem niesamowite historie. Cała historia biznesu musiała być tak podporządkowana, że jakoś szczęśliwie udało mi się to wszystko zrobić i Finał tego wszystkiego jest taki. Yy, za wolność płaci się, płaci się krwią, ale płaci się też pewnymi historiami wewnętrznymi. Wolność to też potęga ta wewnętrzna, co pan mówił, psychologiczna historia, gdzie oscylujemy na kancie. I ten kant bywa bardzo, bardzo ostry czasami, że w pewnym momencie zostajemy sami z tą wolnością. To jest jedna. Nie chcę tego rozwijać dalej, bo to są sprawy emocjonalne. Natomiast mam dylemat numer dwa. Jeśli państwo jeśli państwo abstrahuje czy są stany zjednoczone czy jakikolwiek bardzo mocno wolne państwo w pewnym momencie mamy tą samą nutę egoizmu dbając o własnych obywateli polskich czy amerykańskich w pewnym momencie stajemy i stawiamy sprawę na kancie ponieważ nasza wolność jest większa od wolności innych Państwo amerykańskie, głosząc tę historię, potrafi dwóch obywateli z końca świata ściągnąć, nie licząc się na żadne koszty i mówi się wtedy o potężnej dawce wolności i myślę, że wiele obywateli Stanów ma to poczucie, że stoi za nim potężne, wolne państwo, które osłania je jak ten amerykański orzeł. Nasz orzeł jest skromniejszy i chyba nie ma takiej siły. No, Czapla przeleciała, ma więcej poetyki i romantyzmu i wszystkiego, ale yy, no, daj Boże Babcia mówiła, że się kiedyś spełni. Natomiast wracam do tej dozy egoizmu prywatnego, psychologicznego, małego, gdzie każdy toczy tą swoją walkę z drugiej strony to potężne państwo, które jednak na świecie jakby nie patrzeć, dbając o własnych obywateli, musi nawet nie chcący wyrządzać krzywdy innym mniej wolnym i tu jest taka to są tylko dylematy, dylematy prywatne przepraszam za bardzo emocjonalnie dziękuję bardzo okej okay. więc próbuję próbuję odpowiedzieć w sposób w sposób spójny bo bo um, o hipisach Panie proszę Pana, grają bardzo ważną rolą w tej szansie. Jest bardzo dużo o, o muzyce rock rolla. Jest, jest bardzo dużo o, o Frank Zappa, nie wiem czy Pan kojarzy. Um, jest, jest dużo, jest sporo o Velvet Underground w tej szansie. Um, Krzysztof po cywilizacji mu cytuje Audena, ale można, yeah. można było też inne fragmenty cytować. Uh, więc po pierwsze, Próbuję, próbuję to jak, jakoś zgrabnie um, ująć. Po pierwsze, państwo nie może być wolne. To znaczy według mojej definicji, państwo nie może być wolne, tylko osoba może być wolna, tylko ludzie mogą być wolni. I, i, i ja i, 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 i kategorycznie to stwierdzam, że od, od momentu kiedy mówimy, że na przykład rynek jest wolny, że coś oprócz nas, jest wolny, traci mi wolność. Od tego momentu. Bo tylko człowiek um, jest w stanie być wolny. I jeżeli, jeżeli uważamy, że. Wiem, co pan ma, ma na myśli, ale mi się wydaje, że to jest językowo bardzo ważne. Od momentu, kiedy mówimy, że coś innego poza nami jest wolne, nie jesteśmy wolni już, bo już odwaleźliśmy naszą, naszą wolność. Um, rynek, rynek wolny to jest klasyczny przykład, bo jak już się mówi o wolnym rynku, i się odnosi do, do, um, do mechanizmu, który nam ma um, jakby dostarczyć wolność. I to po prostu nie jest to, nie jest, to nie jest, prawda. Tak po prostu to nie jest prawda. Rynek to może być dobrą rzeczą, ale nie ma wolnego rynku. Są wolni ludzie. Nie ma i nie ma wolnego państwa. Wiem, co pan ma na myśli i to jest druga część mojej opowiedzi. Ja, to jest książka normatywna i, i ja, próbuję, ja próbuję opisać i przekazać um, założenie budowania państwa, które pozwala na to, ażeby ludzie stali się z czasem wolni albo, albo bardziej wolni niż, niż są. A więc państwo. Więc, ba, więc nie, zaczynam, nie zaczynam od istniejącego państwa amerykańskiego czy jakiegokolwiek innego. Zaczynam od tego, co to jest wolność. I w końcu um, proponuję jakie ma być państwo. Jeżeli już zgadzamy się, że wolność jest, jest, jest ważna, jest najważniejsza. A więc wiem o co Panu chodzi. Chodzi mi o to, ażeby, żebyśmy byli w stanie zdefiniować dobre państwo, wracając do kwestii dobrego, dobra i, i, i zła, żebyśmy byli w stanie zdefiniować, co, co to by było dobre państwo amerykańskie. Bo, jak pan chyba, jeżeli się nie mylę, myl, sugeruje, ci Amerykanie, którzy uważają, że, uh, że ten orzeł, który tam kto, kogoś atakuje, ci Amerykanie. Nie są specjalnie wolny. nie jesteśmy specjalnie wolni. To Według jakiegokolwiek kryterium nie jesteśmy, to nie jest. Kraj też nie, nie może być wolny przy okazji. Jeżeli ktoś mówi, że Polska to jest wolnym krajem, to bezpieczeństwo. Nie ma wolnego kraju. Nie ma kraju, który nam pozwoli na to, żebyśmy. To ludzie, jeżeli ktoś mówi, że Ameryka to jest wolny kraj, bezpieczeństwo, tyrania. Um, nie ma kraju wolnego. Nie ma kraju wolnego. Są ludzie, którzy mogli ewentualnie być, którzy mogliby być wolni, ale nie ma wolnego kraju. Ale ci Amerykanie uważają, Pan ma rację, że, że, że mieszkają w wolnym kraju, bo państwo jest, państwo jest i to. ale nie mają racji. Nie mają racji. O to chodzi, że, że wolność, że. że bo bo w tym w, 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 w tej dziedzinie. Jestem, jestem tu bardzo konserwatywny. Um, ja uważam, że można mieć rację co do tego, co to jest wolność. Co to. Nie jest tak, że, 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 że wolność może być to, może też być tamto. Nie uważam, że można filozoficznie to argumentować i mieć rację. I, I jeżeli można mieć rację, to też można nie mieć racji i może być tak, że większość Amerykanów po prostu nie ma racji. I tak jest moje zdanie. Mi się wydaje, że po prostu milimy się, jeżeli uważamy, że państwo mocarstwo nam pozwala na to, że, żebyśmy byli wolni. Nie ma tam, nie ma tam związku. Um, więc jeżeli chodzi o ten element ekologiczny, oczywiście się solaryzuje i, i, i pan ma absolutnie rację, bo i, 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 z, z innego powodu teraz czytam po raz, um, w, po raz kolejny um, zniewolony, Umysł Miłosza I, i, i to jest temat tej książki. Oczywiście psychologicznie może być łatwiej być konformistą. Po prostu się łatwiej jest być przedmiotem, oczywiście psychologicznie. I, i nie, 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 ja nie proponuję nie podaję wolność jako coś łatwego. Nie proponuję tego, bo nie, nie, to nie wierzę. Um, w książkach o wolności zwykle jest tak, że, że ktoś wyjaśnia, że w końcu to będzie łatwe. Nie, to nie, nie uważam, że to jest łatwe. Uważam, że to jest warte, ale nie uważam, że to jest, warte, że to jest łatwe. Tak, tutaj towarzyszy nam nie tylko czapla, ale słyszycie potarczuka naszego puszczyka, który. Się odzywa i pewnie woła już na przerwę. Mi się bardzo spodobała ta metafora Tima, że sami tutaj zgromadzeni państwo jesteście jakby spoza czwartego wymiaru przyjeżdżając do Krasnogródy i tworząc to, 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 to spotkanie niezwykłe i troszkę jesteśmy takim państwem w duchu. Tego, o czym Tim mówi, które nie samo nie jest wolne, ale przynajmniej tworzy warunki do tego, żebyśmy byli wolni. Jeżeli Krasnogruda być, może być takim miejscem, to nie ma nic wspanialszego dla gospodarzy tego miejsca. Także dziękując Państwu bardzo za przybycie, i wiem, że czasem odbliście szmat drogi, żeby tutaj się zjawić. Chcę, żebyśmy wspólnie pięknie podziękowali. Profesor Timothy Snyder był naszym gościem. Dziękujemy.